Jest, jest, idzie ładnie. O, nie. Nie, 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 z powrotem pod rower za pierwszym razem. O, 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 o. Podwierak rozłożyć. Mamy pierwszą rybę, witamy serdecznie. Także zaczęliśmy. Słucham? 75? No. Także zaczęliśmy dzień. Dzisiaj w poszukiwaniu szczupaków. Pierwsza rybka wylądowała. Na pontonie tam jeszcze jest nasz kolega Marcin. Kto nas śledzi, to wie, o kim mowa. I będziemy walczyć. Będziemy szukać szczupaków, jak wszyscy powiedziałem. Zaczęło padać. Chyba to wróży dużą rybę. W kontakcie. Zszedł? Nie. Proszę. Jest kolejna ryba, a ukaż akcji. Większa. O, przednie stoi, nie chcę odejść. O, ładna sztuka. Naprawdę ładny. Jak łaszysz? Jak chcesz? Ładna rybka. Bardzo ładna. Silna bestia, co? Jeszcze od jeszcze. To już ostatni jego skok, podejrzewam. Dobra kolego, wystarczy już popisów. Czyli jest dokładnie 1 metr. Patrz, jeden, pięknie. Pierwsza otóweczka dzisiaj. O, ładnie się zaczęło. Mamy pierwszą metrówkę na łodzi. Pierwsza ryba 85, teraz 101. Ładny dzionek. Teraz rybka dojdzie do siebie, odpłynie i walczymy dalej. Poszedł. Pięknie. Świetna robota. Elegancko. No to chyba jest Łukasza dzień dzisiaj. Zapiął kolejną fajną, piękną rybę.
No tak, na pewno. Nie ma czasu na telefony. Do ciebie idzie, dlatego ci nie chodzi. No ciekawe, ile ma? Nie widać. Przynętę widać, ale ryby nie widać. Podbierać czy nie? Tak, chcesz ręką? No koleżko. Jest niska. Pięknie, on tej kotwiczki zaczepiony. Pada rybka. Agresywne branie. Bierzesz? Pamiątkową. Już tak? Jak chcesz. Ekstra. Osiemdziesiąt cztery obstawy. Więcej? Ile? 86. 86. Piękna ryba. Piękna rybka, 86. Łukasz ładnie tu działa. Poszedł. Trzecia ryba. Trzecia ryba. No, Łukasz jest w sztosie. Idzie dobrze. Jeszcze niestety bez brania. Mam nadzieję, że los się do mnie też uśmiechnie i za chwilę zapnę też fajną rybkę. Szkoda czasu, machamy. No kawałek można, jak? Aha. To ile macie ryb? Jedną? Setkę? Aha. Stówkę równą? Magenta? Osiemdziesiąt. Dobrze zapięty to chyba. Podbieraka nie potrzebujesz, nie? Mierzysz? Chyba nie. 80 już, nie? Zdjęcie? Możesz stygnąć. Ja zaraz spakuję w tą szaki. W końcu mi się trafił. W końcu mi się trafił szupaczek pierwszy. Elegancko woda. Okej. Jedziemy dalej.
O, i właśnie kończymy i właśnie zobaczyliśmy taka sytuacja. Zostawiliśmy samochód z przyczepką. Ktoś musiał przywalić. Ktoś przywalił, ale jak? Albo czy... wózkiem może zahaczyć, jak wycofywał, albo coś. No, to jest, zobacz, a tak od jakiegoś kola czy od czego, poszarpane strasznie. Tu też? A to nie, było? Nie, to było. To było? Ja? O, czyli te rysy. Co? Stało się. Dobrze, że to nie 17. Dobrze, że to nie z tego roku całym to, no tak. Już na brzegu, no, niemiły incydent, no tak bywa. Co do ryb, to 4 ryby, które widzieliście, wylądowały na tym, na łodzi. Największa 101, Łukasza. Gratulacje. No, jeszcze była spinka Łukasza. Kolejna metróweczka wylądowała, także dzień musi zostać uznany za udany. My się żegnamy, pakujemy się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się. To chyba jest pechowy dzień. Mało tego, że samochód został porysowany, to jeszcze kamizelka wywaliła. Zablokowała się tutaj. No, przy pociągnięciu zadziałała. Czyli jest sprawna. Trzeba po prostu wymienić nabój i będzie dalej. W Koribie trzeba będzie kupić nabój. Chyba 9 euro kosztuje, czy 12? Jakoś tak. Dobra, ale wiemy, że działa. No, trzeba odkręcić nabój. No, załatwimy to. No, taka sytuacja.